Mamy nietypową uroczystość. Ku pamięci profesora Witolda Skulicza. Profesora Akademii Sztuk Pięknych. Profesora od urodzenia związanego z Krakowem. Profesora, który w Akademii Sztuk Pięknych robił dyplom. Na Wydziale Grafiki w 1954 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Był do końca człowiekiem z pasją, który zawsze kojarzyć się będzie z Triennale Grafiki, Biennale Grafiki. Jest mi ogromnie miło, że możemy otworzyć dzisiaj tą wystawę. Jest to kolejna wystawa poświęcona pamięci profesora Witolda Skulicza. Jest to wystawa jednak zupełnie inna niż ta pierwsza, spontaniczna, która miała miejsce w styczniu. Wystawa pamięci profesora Witolda Skulicza to wystawa, która mam nadzieję nie będzie owiana smutkiem i jakimś minorowym tonem, nie odbije się tutaj. Natomiast chciałam pokazać pęd życia, to élan vital profesora, które można zauważyć w każdym dziele. Widzę tutaj prace, które rozsadzają formy i ramy swoją dynamiką, ekspresją. Są przepięknie skomponowane, mają bardzo bogate i szlachetne gamy kolorystyczne. Mam nadzieję, że ta wystawa przybliży postać profesora i że dzisiaj, dwa miesiące od uroczystości ostatniego pożegnania, spotkamy się tutaj z człowiekiem, którego dzieło do dzisiaj trwa i trwać będzie.